Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki szybki filmik na temat tego netboka? Tak, to na niego się mówi netbok. Zainstalowałem tutaj, słuchajcie, Windowsa Mini XPK i mi się wydaje, że do tego lapka to będzie najbardziej pasowało. To jest taki kombajn, dzięki któremu możemy, nie wiem, uratować sobie dysk. Przywrócić, zrobić format partycji i tak dalej. Mnóstwo jest tam programów. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Zainstalowana pamięć RAM 2 GB. Więcej się nie da w tym laptopie zainstalować. Dysk SSD 32 GB, który kiedyś tam dostałem od znajomego. Nadaje się do tego projektu po prostu idealnie. Pod tego XPK Mini XP. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda szybciutko. Włączmy tego laptopa. I przyjrzyjmy się z bliżej. Powiększę trochę obraz, żebyście też widzieli to lepiej. Słuchajcie, tu mamy na początku do wyboru Start Hiren Bot CD 13.1, Acronis, Kasperski i jakiś Tin Core Linux. Dajemy sobie Start Hiren Bot, niezbędnik PC, RIP i Linux i Mini XP. Dajemy tu, no i tu mamy opcje jakieś. DOS program, mini Windows XP, mini Linux, Windows Memory Diagnostic, Mem Test, Offline, coś tam, Conbot, Segat, Disk Wizard, PLOP, Bot Manager, Bot from Hard Drive, Bot, coś tam tego, Windows Vista. No i tu tego trochę jest jeszcze. My sobie wybierzemy Mini Windows XP. Zobaczymy, jak to wygląda. To były czasy, nie? XP-ka. Serwis paki 1, 2, kurde. Modyfikacje tych XP-ków, ile tam było. Pamiętam, że kiedyś taka modyfikacja zrobiła na mnie wrażenie. Była super. W menu kontekstowym, jak kliknęliście, to mieliście po prostu taki wybór różnych programów, opcji, że czachadymi. No dobra, uruchomił się. Fajnie wszystko. Nawet szybko się uruchamia. I teraz takie coś. Hiren Bot CD menu jest tutaj w traju, po prawej stronie. Pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie, ile tu tego jest. Antywirus, backup. Kurde, jest tych programów tutaj w cholerę. Browsers. Cleaners. Editors. Nawet jest Notepad++. File system. Hard disk. HDD low level format to jest. Kurde. Network. Optimizers. Partition. Boot. MBR. Password case, proces, recovery, HDD scan, kurde, partition, font and mount, registry, remote control, security, encryption, startup, system information, CPUZ, HD tune, kurde, testing. Victoria HDD Info, Tweakers, też piękne, Other, jak widzicie, tego jest tutaj sporo. Zobaczmy sobie, czy uda się uruchomić tutaj Wi-Fi. Rozpakowuje coś, fajnie. Wszystko automatycznie robi. Detecting Network, Phone Marvel, Art Heroes i tak dalej. Starting DHCP Servers. No jak widać, kurde, jest to zrobione superancko. Na razie... jest! Karty mamy, Art Heroes. Wi-Fi. Jest moja sieć.
No nie wierzę. Daję connect, password. O ja pierdziele. Słuchajcie, dałem connect i połączyło się 100%. Ja pierdziu. Nawet Wi-Fi w tym laptopie tutaj działa bez problemu. Na tym mini XP-ku. Także jak widzicie, fajnie to działa. Film Manager 7Z. 7-Zip. No, możemy sobie archiwa tutaj wypakować i tak dalej. Jak jest z internetem? Powiem wam, że zaraz zobaczymy. Internet Explorer. No i ma problemy z certyfikatami. Szukaj w Google, na przykład dam GG. React. Zobaczymy, czy załaduje tą stronę. Coś słabo ten net tutaj chodzi. Wpiszmy sobie, załóżmy, Firefox. Mamy React. No i niestety wyskakuje błąd. Nie da się połączyć, czyli jest lipa z dostępem do internetu tutaj, bo raczej, żeby coś pobrać. Przynajmniej ta przeglądarka jest za stara. Jeżeli chodzi o czas, nie mogę dać tutaj żadnej konfiguracji. Nie wiem dlaczego. Mamy Polish. Programisty. No i widzicie, to jakiś problem jest z certyfikatami. Czyli ta przeglądarka już jest po prostu dawno, dawno nieaktualna. Czas jest dobry. 16:31, 06:24. Dobrze ustawiłem? September 06. Nie, chyba źle. Chyba źle ustawiłem czas i dlatego. No. Friday, September 06. Oj kurde. Dobra, cofnę się do BIOS-u. Wyłączę go. I ustawię w BIOS-ie poprawnie datę. Bo jest źle. September. Zero dziewiąty? Jak to możliwe? Czekajcie, F5. Aha, tu jest tako 6. Czerwiec. Czerwiec mamy którego? Dzisiaj? 9 czerwca. 2024. Dobra, teraz jest OK. Save and exit i zobaczymy, jak teraz się zachowa. Być może coś, kurde, z czasem było nie tak i dlatego on tak nie startował. Ale powiem wam, że pasuje do tego laptopa ten Mini XP. Po prostu idealnie. Coś pięknego. W miarę szybko się uruchamia na tym SSD-ku. Fajnie to działa. Oczywiście za każdym razem musi tutaj sobie ustawiać wszystko od nowa. Szkoda, że nie zapamiętuje tych ustawień jakby domyślnie. Dobra, jeszcze raz. Wireless setup. No ale tak to bywa.
przypadku takich, kurczę, ten różnych systemów zmodowanych. Detecting Network Drivers, Marvel, Arteros, ok, znalazło, fajnie. Starting TCP. No i tutaj fajnie wygląda te połączenie do netu. Kurde, przypominają się, mówię, stare czasy. Tylko jest Wi-Fi 2,4 GHz. Gdzie jest moja sieć? Tutaj się ukryła. Dobra, damy connect, password, connection, no i połączony elegancko, zminimalizujemy. Tu mamy w ogóle taki komputer, primary DNS suffix, możemy sobie ustawić DNS-a, sharing, network drives, profiles, other, komputer, workgroup, primary DNS, ping to other komputer, properties, IP setting, advance, no kurde, to jest do tej karty, nie, fajnie to jest zrobione, zajebiście. Dobra, zobaczmy sobie teraz tego interneta, czy będzie działał, czy znowu będzie jakiś, kurde, ten problem. No coś się chyba ten poprawiło. Damy Firefox. No zobaczcie, już nie wyskakują błędy. Pobierz Firefoxa. Firefox nie jest wspierany w systemach Windows 8, 1 i starszych. Co tu pisze? Czy to w ogóle zapiszę? O, jest. Dajemy run. Poczekajcie. Patrzcie, się instaluje. Jak zainstaluję Firefoxa, to mnie zajebiście, bo ta przeglądarka Opera jest jakaś tragiczna. Nie wierzę. Zainstaluj? Extracting. To będzie takie okno na świat chociaż jakieś. Ale fajnie. Nie, jak on zainstaluje tutaj tego Firefoxa, to będzie po prostu przepięknie. Przepraszam. Firefox nie może być zainstalowany. Ta wersja programu Firefox wymaga Microsoft Windows XP Service Pack lub nowszego. Wpiszemy Service Pack 2. Nie, nie, błagam was. Ile to będzie? O, unable to connect. Unable to connect. Unable to connect. Czyli lipa jakaś tutaj jest w ogóle. Tu coś jest. Jest Windows XP chyba. Nie ma, nie wykryło tego, dobra. Faka cich. Tu mi nie wejdzie. Mówię, tutaj bez przeglądarki Firefoxa jakiejś normalnej. Tu nic, tu nic, tu też nic. Tu też.
Dlaczego tak się dzieje? Trochę zrąbana jest w tym mini XP-ku ta przeglądarka. Wręcz tragicznie zrąbana. Po prostu... Dobra, damy inaczej. Opera. Dwadzieścia dwa bit. Coś pobiera, nie pobiera. Nie, lipa. Dobra, nie będę się męczył z tym. Po prostu jest lipa jak cholera z internetem tutaj. To przyznaję. Jeżeli chodzi o jakieś na przykład do dysku. HiremBot. Zobaczmy sobie. Gdzie był ten? Wiktora HDD. Info test. O kurde. Zobaczcie jak to wygląda. Firmware nawet jest podany dysku. Model. No ciekawe. A z ciekawości sobie tak piszę na drugim kompie. Model i firmware, czy coś może będzie nowszego. Powiem wam, że Google jest jakieś popierdolone. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że oni jakby usuwają niektóre wyniki wyszukiwania. Wcześniej mogłem znaleźć do tego dysku jakieś informacje, a teraz kompletnie nic nie wypluwa Google. Tak jakby celowo nie wiem, usuwali jakieś informacje o tym dysku. Porąbane. Dobra, dałem sobie z tym na razie siana. Nie wiem o co chodzi, ale Google coś mnie zaczyna wkurzać i chyba tą przeglądarkę trzeba będzie zmienić na, znaczy wyszukiwarkę na jakąś inną. Nie wiem, Yandexa albo coś innego. Jeżeli ktoś tutaj zna coś, poleca ciekawego, to niech napisze w komentarzu. Bo mówię, Google zaczyna coś, kurde, stwarzać jakieś dziwne problemy, nie wiem dlaczego. Czyżby zakładali nam powoli te kagańce? Oj, chore jest to wszystko nieraz. Dobra, tak wygląda Windows XP na tym laptopie. Jeszcze spróbuję zainstalować na nim jakiegoś normalnego Windowsa. Na razie tylko tak do testu chciałem zobaczyć jak ten mini XP będzie chodził. Uruchamiać się spoko, fajne programy są. Tutaj dodaj jak do styki. Natomiast, o jeszcze wam coś zapomniałem pokazać ciekawego. Tutaj sobie wgrałem taki folder z programami Portable i za tako Rufusa zainstalowałem i pokażę wam co się dzieje po uruchomieniu. Nic się nie dzieje. Także Opera GX wystartuje. Nie wystartuje, bo coś tam Windows 7. InfraView, czy wystartuje? Słuchajcie, InfraView na XP-ku działa. Uruchomił się, także możemy sobie zdjęcia przeglądać. Google Chrome. Nie ma nic. Firefox Portable. Firefox ten wymaga jakiejś tam tej. Nie połączy się, bo oczywiście przeglądarka się, także ten mini XP powinien być trochę odświeżony, wtedy by było fajny. Na razie to ten to nie działa zbytnio. Jeszcze jest jedna opcja, jest jeszcze taki Medicat, który jest, tam to dopiero jest szok. Będę musiał sobie chyba tego Medicata spróbować zainstalować na tym laptopie. Może to by była najlepsza opcja do instalacji Medicata na tym lapku. Dobra, ale tu mam jeszcze takie coś. Crystal Disk Info Portable. Zobaczmy, czy on się zainstaluje i uruchomi. Znaczy, zainstalować się raczej powinien zainstalować, ale czy się uruchomi. Crystal Disk zobaczymy teraz. Chwila prawdy. Nie startuje. Dobra, teraz zobaczymy sobie Crystal Disk Mark Portable.
Też nie startuje. DFG coś tam do partycji chyba. No i koniec. Firefox Google HD Hacker Portable. Zobaczymy, czy pójdzie. Jak widzicie, dużo aplikacji nie działa. O, to akurat działa. O, może czytać ten. Sektor, bot sektor drive C. No to widzicie. Safe sektor to file. Fajne. No to może być dosyć ciekawe, gdzie sobie zapisujemy ten sektor i w razie jakichś problemów możemy przewrócić. Spoko. InfraView Notepad 2 mod portable. Zobaczmy. No, to działa. Jak widać, ten Notepad 2 mod jest trochę jakby, no. Spoko, dajmy jak coś do tworzenia. Help HTML. Spoko, jakiś normalny taki plik. Licencję. Albo damy radme.txt. No, powiem wam, że spoko, ma tutaj numerki obok linii, także działa. Notepad Plus Portable. Zobaczymy, czy ten Notepad pójdzie, plus. To jest chyba najlepszy taki notatnik według mnie. Lubię go bardzo używać. Startuje. Startował, ale się nie włączy. Rufus nie działa. Ultra Defrag Portable. O, jest. No, powiem wam. To jest spoko jakaś aplikacja. WinCD EMU Portable. O, popatrzcie się, mamy Mode Image. Możemy wybrać różne ten. ISO, QA Image, NRG, MDS, CCD i BIN. Także to też jest, myślę, że przydatna aplikacja. No i został nam XN Converter. Kiedyś go używałem do masowego przekształcania tych zdjęć. Zobaczymy, czy on się w ogóle uruchomi. No, trochę się jest. Trochę się instaluje długo. Ale czy się uruchomi? To się zaraz przekonamy. Nie. To działa bez problemu, ten WinCD EMU. To fajnie. No jak widzicie, Notepad++ uruchamia się, ale nie startuje. Także jest lipa. Nie wszystko tutaj działa na tym mini XP-ku. Dlatego taką chyba deską ratunkową najlepszą będzie zainstalowanie najnowszego Medicata, którego sobie zaraz pobiorę. No i co? I tak to wygląda, ten Windows XP. Properties. Center.
rzecz. Damy center. Czy rozdziel screensaver? Nie ma żadnych. Appearance. Settings. No i nie możemy przesunąć na wyższą rozdzielczość. 32 bity damy. Też nie można przesunąć. Także tak wygląda Windows Mini XP na tym Samsungu N150+. I to by było na tyle. Zakończę ten filmik o tym laptopie. Fajny on jest, malutki. Windows XP jako tako działa. Jeżeli chodzi o te programy, co są domyślnie tutaj, no to wiadomo, że fajnie, rewelka, można sobie robić różne rzeczy, ale żeby coś z netem tutaj pomodzić fajnego, no jak widzieliście, lipa, certyfikaty, przeglądarka internetowa jest po prostu do bani. Nawet nie ma Firefoxa tutaj porządnie zainstalowanego, żeby coś tam można było sobie popatrzeć. I co? I tyle na ten temat. Kończę. Pozdro, trzymajcie się.